element. Pisze XANTOR 210 is now live. Streaming Family Farm Seaside, może to już koniec, a może jeszcze nie. Xanto. Pisze co? Pisze, nie kliknąłem, gotowe. Tasia podkreślenie amefyst. Pisze cześć. Tasia podkreślenie amefyst. Pisze potrzebuje jeszcze z 3 monitory. Thank you.
Chwilowe problemy, bo co dopiero co zacząłem streama, to już mnie żona potrzebowała. Dobra. I oczywiście Idle Breaker. Bardzo fajna aktualizacja, ale ma swój błąd wielki. Stasia, podkreślenie Amethyst. No. Pisze Norma. Norma. No, dobra. Tak więc tutaj przełączam. Zaraz wskoczy gra, bo to tak działa. To niestety tak działa, że to nie jest od razu wczytane. Jest pięknie. Fajnie. I muzykę wyłączę. Muzyka naprawdę jest tutaj przeszkadzająca w tej grze. Tylko włączę dźwięki w grze na BlueStack i fajnie. Super, niestety dzisiaj odrzutowce to jest patologia. Odrzutowce dzisiaj to wkurzają. No, tu oczywiście kurier po 2 godzinach się naładował. Tu z Krevengersów mogę sobie odebrać trochę offline luciku. Tu oczywiście jeszcze będę musiał poczekać ponad 2,5 godziny na złoty kluczyk, ale mogę sobie odebrać 20 gemów i
Srebrny kluczyk. Fajno. Mam 18 paliwa, 2 sobie dokupię. I co jest fajne, że tutaj teraz w tej aktualizacji można robić bossa codziennie. Przedtem boss był co drugi dzień. I to tylko na tej właśnie military base. Tutaj, nie? A teraz zrobili aktualizację, że mamy takie czaszki, takie jakie, to jest bilet na bossa, taka czaszka. Maksymalnie możemy mieć dwie, czyli wykorzystam sobie dzisiaj jedną, będę miał jedną na dwie i jutro będę miał znowu dwie na dwie, no pojutrze już bym miał też dwie na dwie, jakbym nie wykorzystał. Ale też jest boss na pierwszej mapie, Vacation District, tylko tutaj, tak. Tutaj mam maksymalny 10 poziom tego bossa, bo to i tak jest łatwe. A jak przejdę do właśnie bazy wojskowej, to tutaj mam bossa na 4 poziomie. Mi się wydawało, że miałem na 5. Ale takie miałem wrażenie, że miałem na 5. Ale to może być taki błąd, bo ten... Niestety jest ta aktualizacja obarczona strasznym bugiem. Nie jest zapisywany zapis stanu gry do chmury. A przynajmniej nie zapisuje to w tym przypadku na przykład... Ja jestem teraz tutaj w pierwszej bazie Bob Warehouse i zawsze robiłem tak, żeby sobie zapisać stan gry, to sobie przechodziłem do drugiej bazy, czyli w tym przypadku do lotniska i już... Mogłem przejść, grać sobie na telefonie, a tutaj do dupy, bo niestety nie jest to zapisywany według twórców gry. Save jest zapisywany po 5 minutach, ale nie wiem czy na pewno, więc no nie wiem. No coś jest spierniczone, no ale to tak. Pierwsze to oczywiście chciałem pokazać tego bossa na Vacation District, najtrudniejszego. On jest trochę inny, trochę inaczej atakuje. Tutaj pokazuje, że może rzadki lot, że jest szansa, że wypadnie mi dodatkowo takie te... to jest aż 5. O, 5 tych. Tutaj mam gwarantowane, że wypadnie jedno. Mam... szanse, że wypadną takie bateryjki i naboje do ulepszenia, do ulepszeń, to są takie ulepszenia, zaraz pokażę. Jest szansa, że wypadnie złoty kluczyk, że srebrny kluczyk i też 50 gemów do maksymalnie do 5 razy. Czyli jakby mi tak 5, 250, no. A gwarantowane mam tutaj 6445 monet plus to, ile zabije zombiaków, 18 skrapu, jakiś kart. No tutaj już jest losowe, nie? Bo gwarantowane, ale nie wiadomo co, bo może zwykłe wypaść, może wypaść niebieskie, może wypaść zielone, to się przełącza. I gwarantowane jest najważniejsze, że to jest ta fioletowa fiolka. A jeszcze zerknę sobie tutaj na bazę wojskową i chyba po prostu lepiej by było mi robić bazę wojskową, bo jak tutaj wejdę, to już monet ja nawet jest więcej, 9555, no i tylko tutaj jest szansa taka, że tu jest mniej dropów u góry, bo rzadki lot jest, że złoty kluczyk. Czemu to akurat jest? To chyba nie chodzi o kurtkę po prostu. Chyba, że akurat ta kurtka mi wypadnie. No, nie wiem czemu akurat ta kurtka, a nie inne coś. No ale dobra. Ale najpierw pójdę na tego bossa pierwszego, bo tego już robiłem. Czyli Vacation District i już grałem tego bossa. On działa trochę inaczej. On nie rzuca się sam swoim ciałem do ataku, tylko rzuca harpunem. Właśnie, takim harpunem szczela.
A więc pyk i trzeba do niego podejść i go napieprzać, nie? Bo on... I zombiaki tutaj są słabe w miarę. Rzucił, o teraz rzucił oponą jakąś. No i ja go tak dosyć szybko wykończę, widzę. Zombiaki są słabe, o teraz harpunem będzie strzelał. NetBlaze. Pięknie. Pisze best viewers on cat.ly ukośnik zityt6l. Leją mnie. O, już zabity bosik. Co to jest, NetBlaze? No i... Boss wykończony. Ile tutaj monet dostałem? O, mało, bo 8511. Zwykłe spodenki, zwykłe butki. Wiadomo, gwarantowane te rzeczy. No i ewentualnie mógłbym zostać sobie jeszcze tutaj poczyścić, ale mam tego dużo, tak więc wychodzę. Fajnie i pyk. Co to było za NetBlaze w ogóle? Tasia. No. I fajnie, wypadły mi dwie rzeczy. Te spodenki mogę sobie połączyć do zielonych. Fajnie. No i mam 6. Tu oczywiście zaliczyłem, że zrobiłem ekspedycję. Fajnie, to daily. Daily mam zrobione, czyli Tasia, podkreślenie Amethyst. Kluczyk. Pisze reklama jakiegoś badziewia do kupowania widzów, bot. Ale lepiej w takie linki nie klikać, no. A sprawdzałeś ten link? Sprawdzałeś? No i dobra, mam 4 kluczyki tutaj, to sobie otworzę, zobaczę, co tutaj. Real Darrow. Pisze, witam i będę dziś z doskoku, bo mam kilka rzeczy do zrobienia. Cześć Darrow. Cześć Darrow, witaj serdecznie. Niestety tylko same szare mi wypadły i nic takiego, co by powodowało połączenie do zielonego. Tasia, podkreślenie Amethyst. No i... Pisze tak. A, klikałaś. Tasia, podkreślenie Amethyst. Ja bym nie klikał w taki. Pisze, link. Cześć Darrow. Ja bym nie klikał w taki. No i teraz sobie zrobię bosika. Wiadomo, na military base, który jest lepszy. To oczywiście też mnie kosztuje 5 paliwa. Ale właśnie też ten... Tą czaszkę trzeba zużyć. No i tutaj wiadomo, jest niby 9555 monet, ale przecież jeszcze bije zombiaki. I to z samego bossa pewnie tyle 9555 wypada. No i teraz tak, ten boss się wścieknie, czyli sobie tutaj, o tak pięknie, stanę i od razu go leję. Dużo HP mu zabiorę, bo jest to. Tasia, podkreślenie Amethyst. Pisze, ceny też Maja z Księżyca. No widzisz. No i to jest dosyć trudny poziom, bo te zombiaki są trudne do ujarzmienia. Tutaj jeszcze żygają kwasem. Ten tutaj żyga kwasem. Kurde, jeden i drugi. Jednego już uśmierciłem. Nie mogę się zająć bossem w tej chwili, bo te cholerne zombiaki były. Dobra. I fajnie. Mogę bossa lać teraz na całego, tylko nie pozwolić mu się uderzyć, wiadomo. No i pięknie, znowu zombiaki wyskoczyły. Tego trzeba zabić. O, dobrze, jest zabity, on jest najgorszy, bo on strzela. I ten tutaj wybuchnie sobie elegancko. Real Darrow. Jeszcze jest jeden, który pluje. Pisze Tasia, Amethyst, hej, hej. Kurde! Nie żygaj mi tutaj. Dobra. O, dostałem jeszcze za zabicie zombiaka taki bonus, zwiększę obrażenia. I fajnie. I pięknie. Bosik zabity. Super. Ale to, że mam większe obrażenia, to ja sobie tutaj jeszcze poczyszczę, bo to też daje większe obrażenia do czyszczenia. Więc szybciej sobie wyczyszczę to, co tutaj jest. Bo to tak łatwo się czyści teraz, jak mam przez chwilę większe obrażenia. A, no już nie mam. No i ile tych monet tutaj? Monet jest... No i więcej. Prawie 12 tysięcy. Czasami widziałem, pamiętam, że
było ponad 12 tysięcy, czyli fajnie. No i takiego bosika można robić codziennie, fajnie. Tylko jak mówię, ten zapis w chmurze zepsuli i ciekawe, kiedy naprawią, nie? No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może naprawią. No i fajnie. I w tej chwili tutaj czy coś mam? Nie, co, wypadły mi butki, pistolet, ale nic mi to. Nie daje też żadnego ulepszenia mi to tutaj. Nie daje. Fioletowych fiolek mam 7 i też mi to nic nie daje, bo pewnie potrzebuję 8. To jest głupie, że tu trzeba tak daleko, 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 daleko. Bo te wszystkie inne upgrade'y to są już porobione. No ale to już szybciej będzie. O, tu ostatni kupiłem, właśnie, że Ultimate szanse do drop power, full power up. A tutaj będę miał za 7. To czemu nie mogłem tego kupić? Czemu to nie wyskoczyło? Kills, zabijanie, redukuje Ultimate Weapon Cooldown. O! Fajnie! Czyli zabijanie zombiaków skraca mi oczekiwanie na drona o 1 sekundę. No i super. Ale ciekawe, że nie mogłem tego kupić na początku. No i teraz mam 0 tego. Fajnie. No i tak, jestem na lotnisku, to muszę przejść do Bob Warehouse, bo tam jest wytwórnia paliwa. Wejdę sobie jeszcze do hangaru wybić kilka zombiaczków. No to zawsze jakieś monety są, chociaż nie za dużo. Bo teraz będzie ich sporo. Ej, ty. No i rzeczywiście skróciło cooldown na drona. Tak, skraca. Skraca za każdym razem oczekiwanie na drona. Fajnie. O, tu jest ciekawa rzecz. Zabiję tego zombiaka. Po zabiciu aktywuję sobie drona. O! I mam drona, jak wyjdę ze hangaru, to normalnie w bazie zwykłej nie można aktywować drona, nie można z nim chodzić. A teraz mogę sobie gdzieś pójść, gdzie nie dosięgam obiektów do zniszczenia. O, i tu było coś, i tu coś. To ja tego nie sięgam w ogóle. O, zombiak przyszedł. Szkoda, że ten dron tak krótko jest, na krótko jest aktywowany. No i tak, no tych obiektów tutaj nie mogłem sięgnąć. I jeszcze pewnie są jakieś obiekty. Szkoda, że nie można tak po prostu włączyć sobie drona w bazie. Ja napisałem do supportu SOTY na Discordzie, żeby to umożliwili, nie? No, żeby to było. No i teraz dron cooldown minął, ale nie mogę. No. I tak, mam 8 paliwa, sobie wezmę 2 za niby reklamę. Obejrzałem teraz 2 reklamy. No i pójdę sobie do bazy wojskowej. Do muzeum, co ja mówię? Muzeum. Muzeum, tylko ostatniego nie mogę. I ze względu na to, że ten streamik naprawdę jest króciutki i nie będę miał więcej paliwa na więcej, tak więc wyczyszczę całe muzeum. I to będzie taki stream dzisiaj krótszy, nie? No. No, oprócz wejścia. Przed wejściem nie będę czyścił. Tutaj jedynie co po drodze coś zniszczę. Zanim wejdę. I już wchodzę. No i teraz sobie pięknie tutaj będę
Ale mówię, zrobię całe. O, zombiaków dużo wybiegło. O, fajnie, bo za zabijanie zombiaków mi się skraca ten cooldown drona i się ładnie skrócił. Fajny bonusik. Zombie jak wyskoczył, będzie o sekundę o skrócony dronik. Fajnie z kibla wyskoczył zombiak tutaj z silnika. O, o, kolejne zombiaki mnie zaatakowały. No i fajnie. O, co ich tutaj tyle? Jeszcze mnie pobiły. Rety, rety. Dobra, drona sobie wyjmę. Co ich tutaj tyle się narobiło? Właśnie w tej aktualizacji te zombiaki już nie są zatrzymywane przez broń. Są bardziej agresywne, jak widać. No. Tak, to jest właśnie aktualizacja tego Idle Breaker, że teraz jak strzelam w zombiaki, to ta broń ich nie zatrzymuje, kurde. Jak pierdziele, one idą i nacierają. I to właśnie ta aktualizacja wprowadziła. Rzeczywiście to działa, no. A przedtem normalnie się strzelało, to aż te mniejsze zombiaki się cofały od strzałów. A te średnie to tak się prawie zatrzymywały, powoli szły. A teraz atakują? Na całego, nie? No i ten... Ten zombiak cofało go. Cofało go. Ale te ciężkie, te duże, średnie zombiaki, no to ich nie cofa. A w ogóle ostatnio mało gram w Idle Breaker, bo już mam po prostu grę, można powiedzieć, prawie ukończoną, jedynie co tam dropię. Więcej dropów wypada z ekspedycji Scavengers niż ze zwykłej ekspedycji, tak więc tak. No, więcej na streamie teraz zagrałem niż normalnie gram. Zresztą sobie gram po prostu trochę w inne gry. No idzie ten zombiak. I nie zatrzymuje się, ja pierdolę, tego trochę cofa. No ładnie, ładnie, ładnie zrobili to. Jest trudniej. Dobra, o, wykorzystam sobie drona, bo tu jest rzeczywiście nieciekawie z tymi dużymi zombiekami. Że one sobie idą normalnie. Lepiej dronem strzelać w te duże. No ale myślałem, że jakiś dodatkowy rodzaj zombiaków będzie wyskakiwał, ale to nie są żadne dodatkowe zombiaki, tylko po prostu... Te same, tylko nie wiem, bardziej agresywne tak jakby. A, i co jeszcze? W tej aktualizacji właśnie moja... Strzały z mojej broni mechanicznej, czy nie wiem, czy niszczenia dronów, hałasy, ostrzegają zombiaki i zombiaki idą w moim kierunku, słyszą. A przedtem one były głuche, te zombie. No więc to dodali, to też jest z aktualizacją właśnie, że nie wiem, czy chodzi o same odgłosy broni palnej, czy odgłosy mojego narzędzia przy czyszczeniu, ale po prostu one to słyszą. No ale tutaj akurat są za barykadą tam te zombiaki, ale jakoś tak stoją. Stoją i... Stoją po prostu. Dron je ostukał dosyć porządnie.
Tasia podkreślenie amefyst. Pisze, a ja myślałem, że to będzie dobry dzień, a ja mam problemy z żołądkiem albo nerwami skutek ten sam. Ojejku, co ty nie powiesz? No już. To przez te złe wyniki. Co ci wyszły takie bardzo złe wyniki? A co to? Czemu ten zombiak? To jest błąd jakiś. A, bo czemu zombiak przez ścianę glutami strzelał? Nie może być. Real Darrow. Pisze Meliska, może pomóc. Mięta, Meliska. No, Meliska to bardziej na uspokojenie. Mięta bardziej mi się wydaje. Wezmę na około najpierw poniszczę, tu jest dużo jeszcze do poniszczenia. Tasia podkreślenie amefyst. Pisze możliwe, niestety na autokorektę pomoże tylko rzucić telefon z 10 piętra. No, a ja nie mam autokorekty, ja sam wybieram słowa, tylko czasami sam źle wybiorę. A autokorektę to nie, to jest najgorsze gówno. Jak samo wrzuca słowa napisane, to jest najgorsze to... iPhone jest taki wynalazek właśnie cudowny, że ta klawiatura tak do dupy pisze, ja nie mogę. W Samsungu jest takie zabezpieczenie, że jak masz telefon w kieszeni, to Tasia jest... podkreślenie amefyst. Pisze zawsze poprawia na męską formę LOL. A, widzisz. Ale to ten... A SwiftKey zawsze poprawia na żeńską. Ale mi automatycznie nie poprawia, tylko mam do wyboru zawsze żeńską formę na SwiftKey'u. Właśnie to też jest słabe, nie? Powinno być to, co używam częściej, a nie akurat żeńska forma. No, no ale jest, mówię, w Samsungu jest takie... Tasia, żeby... podkreślenie amefyst. Mówisz, no dobra. Pisze automatycznie. Nie, ja automatycznie to ja nie mam. To jest najgorsze gówno. Ja to wyłączyłem automatycznie. Pisze, może Tasia ma charakter męskich. No, że może. No i mu... powiem to trzeci raz, bo już trzeci raz chcę to powiedzieć, że Samsung ma zabezpieczenie takie, że jak telefon jest w kieszeni, to jest takie zabezpieczenie, nawet jakby był, nie wiem... dotykało się niechcący wyświetlacza w kieszeni czy w torebce, to jest, nawet jakby się zaświecił czy coś, to jest system wykrywania ruchu przy, jak jest zamknięty telefon po prostu, a ten, a chciałem powiedzieć, że Bartek tutaj, syn mojej żony Marioli, mój pasierb, ma iPhone'a jakiegoś i jak on ma ten iPhone'a w kieszeni, to mu dzwoni sam. Sam wybiera numery do znajomych i to spierdzielę. I codziennie mu dzwoni do kogoś ten telefon. W kieszeni. Nigdy Tasia, nigdy podkreślenie amefyst. Pisze pewnie stara wersja. Nie wiem. Dopiero co raty ostatnią spłaciłem za tego iPhone'a w tym. W akurat Alior Banku. W tym miesiącu ostatnia rata była spłacona. A raty nie były duże, tam 70 zł. Tasia podkreślenie amefyst. Pisze po prostu Google klawiatura ma swoje zalety i wady Real Darrow. No, ale ja nie mam żadnego... A żadnej autokorekty, to jest najgorsze zło, autokorekta. Ja mam naprawdę
Nigdy nie miałem autokorekty, nie robiłem tego. Tak samo nie lubię pisania ze swajpowaniem. Real Darrow. Pisze Tasia Amethyst czaje czaje. Klawiatura SwiftKey ma takie wbudowane system pisania. Co ja tak szybko zabiłem tu zombiaki? One chyba były tylko do dobitki właśnie. Jakoś miałem mało HP chyba. Dziwnie, te zombiaki umarły sobie tutaj szybko od jednego strzała. No i te swajpowanie, to jest domyślne w klawiaturze SwiftKey. Jak ja tylko instaluję klawiaturę SwiftKey, to od razu to swajpowanie wyłączam, bo ja nawet nie rozumiem tego, nie umiem tak pisać poprzez przeciąganie palcem po klawiaturze i pisanie. Tak, to zawsze błędy robiłem, jak tak pisałem, nie umiem tego. Właśnie jakieś słabe te zombiaki. Tasia, podkreślenie Amethyst. Pisze Microsoftu, nie dziękuję. Nie, SwiftKey jest bardzo dobry. Naprawdę, nie narzekam. SwiftKey ma... naprawdę. Według mnie to SwiftKey jest dużo fajniejszy niż GoBoard. Mi się lepiej pisze ze SwiftKeyem niż z GoBoardem. Tasia, podkreślenie Amethyst. Pisze, ale Microsoftu. No to co, że Microsoftu? A Windowsa używasz, a mówisz, że Microsoft. No ja mówię, że klawiatura jest dobra, bardzo fajnie mi się jej używa. Tasia, podkreślenie Amethyst. Pisze, bo muszę. Nie musisz, możesz sobie używać czego innego, ale jak tak narzekasz na Microsoft, to nie używaj Windowsa. Ja używam kilku rzeczy, tak jak Windowsa i aplikacji mój telefon na Windowsa, klawiatury SwiftKey na telefonie, OneDrive'a też, bo to też od Microsoftu. No Worda oczywiście, to też od Microsoftu, nie? Tu jest duże pomieszczenie z dinozaurami, duże ceramiki w tej planszy. No ale przy tych dinozaurach jest trochę reflektorów, trochę tej elektroniki też tutaj wypadnie. To jest druga skrzynia, jeszcze będzie trzecia. I fajnie, dronika mogę włączyć. Znowu dronika mogę włączyć. Reaktywował się od razu. Fajnie, pomoże. No i teraz już trzeba czekać na drona. Szkoda, że tak zombiaków nie ma cały czas. To bym sobie redukował aktywację drona. Właśnie mogliby zrobić, że niszczenie obiektów też redukuje czas do drona. No tutaj. A może redukuje, tylko nie zauważyłem. Zaraz się okaże. Zniszczy jakiś obiekt? Nie, nie redukuje. To tylko za kills. Kills to jest zabijanie, no. A szkoda, bo mogłoby być, że niszczenie obiektów też się redukuje, nie? Ale tam się czeka 20 sekund, on działa 10 sekund, tak więc to jest dobrze. Nie jest źle z tym dronem. Jeszcze noga i już pójdzie korpus. Jeszcze reflektora nie dokończyłem tutaj. Ciach, ciach. Dobra. I to główne pomieszczenie to nie będzie wszystko, bo tam jeszcze nie poszedłem dalej. Z tego co wiem. Tu
uszedłem szybciej, a tam jeszcze było pomieszczenie obok, do którego... O, właśnie tam dalej. Że tam tylko drzwi rozwaliłem do tego pomieszczenia, a nie wszedłem tam. O, tu... Nie, tu byłem, dobra. Sobie teraz tam pójdę. Dużo drewna tutaj będzie, bo to jest z instrumentami. No, płótno jakieś. To się nazywa fabryk. Te płótno. Słychać, jak struny pękają w skrzypcach. Piu, pow, jau, au. Nie, teraz nie było słychać. Dobra. No jeszcze następne pomieszczenie z instrumentami, czyli dużo drewna do zdobycia. Tak. Ale te klawiatury SwiftK, jak oni nazwali ją AIA, że sztuczna inteligencja, to nie powiedziałbym, że ona wcześniej też nie była na klawiaturę sztucznej inteligencji, działała tak samo. Tylko ona po prostu dobrze przewiduje, ale to nie jest żadne AIA, bez przesady. Oni przesadzają, to mówię, dopisali AI do klawiatury, bez sensu. Nie powinno być w ogóle dopiska, a jej... Tasia, podkreślenie amefyst. Pisze pewnie jak płatne. Co, co płatne? Klawiatura płatna? Klawiatura SwiftK za darmo. Nic tam nie ma płatnego, kurczę, klawiatury SwiftK. No chyba, że motywy sobie jakieś kupisz, ale nie trzeba wcale. Nie no, kiedyś klawiatura SwiftK była płatna. To prawda, ale teraz jest darmowa przecież. Tylko że ja kiedyś miałem płatną klawiaturę SwiftK kupioną, no to te motywy, które w niej były, to mam już za darmo, ale klawiatura SwiftK już teraz za friko jest całkiem przecież. Ona już od dłuższego czasu wyszła za darmo. Tylko że tam prowadzili, że motywy musisz sobie kupować. A wcale nie trzeba już korzystać z motywów płatnych i masz klawiaturę 100% za darmo. Nie wiem, od kiedy ty się urwałeś, z jakiej choinki, bo to już bardzo dawno SwiftK jest za darmo. Dobra, ekspedycja ukończona. Teraz mi wyskoczy, że koniec. Ale jeszcze sobie poczyszczę. Tasia, podkreślenie amefyst. Pisze, chodzi mi, że AI funkcje. Nie, funkcje AI to nie są żadne funkcje AI. Po prostu klawiatura SwiftK dobrze podpowiada, ale to nie jest żadne AI bez przesady. O, struny. Struny robiły takie... Rozwalanie strun w instrumentach. Ale nie za każdym razem to wydaje takie odgłosy. Dobra. I poczyszczony. Fajnie. Jeszcze się przejdę, czy wszędzie byłem, czy może dron mi coś tutaj zniszczy. O! Co on tam wykrył? Gdzie on szczela tak daleko? Ja pierdzielę. Jak on to zrobił, że tak daleko szczelał? No tak, tutaj rzeczywiście nie zauważyłem. Sporo było.
jeszcze to. Ale dziwnie ten dron wykrył coś na końcu ekranu. A to dziwne, może to tak teraz działa. O, już się aktywował. Telewizor, dobrze, telewizor to elektroniczne części, no to jeszcze. Wszystko, wszystko. Dobra. I tak, mówiłem, ceramiki jest dużo, 512, jeszcze więcej metalu, gumy mało, ale części elektronicznych zadowalająca ilość, 95 to dużo, jak to było pełno i stronę. Drewna najwięcej. Mówiłem, że drewna tutaj będzie dużo, 879. No, wracam. A i funkcji nie ma, jak to w ogóle nie wiem czemu to AI się nazywa, jak to no, po prostu, no tak po prostu fajnie podpowiada ta klawiatura, ale to nie są żadne funkcje AI bez przesady. No i tutaj zrobiłem sobie daily, oczywiście destruct, zniszcz obiekty. Pyk, pyk. I zrobiłem przepustkę, kluczyk. Szybciutko. I żona mnie już woła. To ten. Szybko się żegnam. Nie? Bo już nie będę robił ze dwunach, zaraz wrócę i będę kończył. Tylko dzięki za obecność, kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam, papa. Tu, 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 tu. Cześć, na razie.